moi drodzy, witam was w bonusowym odcinku z życia Anielki, że tak powiem. Jak wiemy, Aniela uciekła z domu wraz ze swoim towarzyszem Gabrielem. Gabrielem, który był najpierw jej przyjacielem, potem jej chłopakiem. No i cóż, uciekli sobie i zamieszkali, moi drodzy, w lesie. Spójrzcie tylko, sama gęstwina, drzewa, las, nic więcej. I właśnie tutaj się ukrywają przed wszystkimi, żeby nikt ich nie odnalazł. I cóż tutaj mają? Nic właściwie nie mają poza drzewami. Tutaj jest jakieś gorące źródło, kosioweczka, namiot sobie skitrali, ognisko. Które już właśnie wygasa chyba. Nie, świeci dalej. Piecz pod łomyki, bo jesteś głodna. Wysłałam tutaj Gabriela, by łowił ryby. I w ogóle go nie widać, on jest tutaj. Więc łowi, może coś mi się uda złowić. Nic tutaj nie ma, oprócz takiej mini łazienki, która jest... O, tutaj. Nic nie widzę, sama się nie mogę tu odnaleźć. Taka mini łazienka, wiadomo, że trzeba gdzieś swoje potrzeby załatwiać. Uznajemy, że to jest taka łazienka dla leśniczego. No, ale wiecie, i tak tutaj nikt się raczej nie powinien pojawić. Taką mam nadzieję przynajmniej. On coś złowił? No, coś tam złowili, to będą mieli co jeść. Tutaj jest ulica, tu tam ulica, ale mieliśmy tutaj jeszcze gdzieś samochód, moi drodzy, w tym lesie. Zaraz wam pokażę, którym tutaj przyjechali, zobaczcie. To jest samochód Gabriela. Gabriel Angel, moi drodzy, no nie bez powodu chyba ma takie imię i nazwisko, no ale cóż. Taka zbieżność, nie? Tu jest w ogóle wyjście z tej parceli, takie skitrane. Wszystko jest tak poukrywane, że sama się nie mogą znaleźć, dlatego zostańmy może z nimi. Pomyślałam, że właśnie nagram taki jeden odcineczek. Ale to szybko właśnie. Tutaj jakiś piesek Barbie się do nas przypałętał. Myślę, że fajny towarzysz, można się z nim witać i troszkę pobawić. Zawsze fajnie mieć takie towarzystwo w postaci zwierzaczka. W razie czego może nas obroni, kto wie. Baw się. Mamy niestety jesień, więc już jest chłodno. Także trzeba pilnować ogniska, żeby się paliło. A czy oni mogą w ogóle tutaj spać? Czy się zastanawiam? Zrobiłeś już coś, kochany? Co to jest? Jaki but? Na cholerę na ten but. Niech się tu stoi. Daj tą rybę jej. Ona ma tu jeszcze ten dywan. Dobra, daj mi tą rybę. Chciałabym, żebyś ją dał Anielce. A nie można sobie upiec ryby na ognisko? O nie! No to cholerka, powiem wam kijowo. A stać nas na grilla? Chciałam, żeby wiecie, było tak bardzo survivalowo, ale widzę, że nic z tego. Jak oni nie mogą piec ryb na ognisku? Oj, to niedobrze, to już w trójce było to bardziej zaawansowane. Gdzie tam, nie stać nas na żadnego grilla. 210 simoleonów. A jak sprzedam tego buta? Jak go sprzedam, znaczy się... I ten dywan? No. To teraz nas będzie stać. No niech se mają tego grilla, muszą coś jeść, nie? A jak się na tym nie będzie dało upiec ryby, to już nie wiem. To już nie wiem. A co, ona w ogóle nie może piec na tym grillu? Dlaczego? Bo co? Pewnie nie ma lodówki znowu, tak? No nie dobijajcie mnie, ludzie, nie dobijajcie mnie! Co to w ogóle jest? Taka by nam się tu przydała, ona kosztuje 199, a skąd miałam wziąć teraz pieniądze? No nie ma co sprzedać. No nie ma co sprzedać. Będziecie żyć na podpłomykach. Z tego co widzę. Zostaw te ryby na razie. No nie można nic upiec. Ale kicha. Lodówka to rzecz, którą chcę kupić. No. Też bym chciała, ale za co? Ja się pytam, za co? Chyba, że wiecie co? Może coś wykopiemy. Bo oni nie pożyją długo na tych podpłomykach samych. Tak, żeby tylko nam tą lodówkę starczyło.
Zgani ty psia i będzie tu zapraszamy do wspólnego biwakowania, a ty niszczysz nam ławkę, jedyne siedzenie jakie mamy? Nie wolno tak. Nie wolę, żeby ona ją zganiła, bo ona z nią słabsze relacje. Długo jeszcze będziesz szukała tego? Znalazła jakiś kamień. No ale kamienie też są coś warte. Hop dalej. O, teraz on będzie stać. Tak. To teraz to wypełnij. Żeby było ładnie. Ty już zmarłaś sporo, moja droga. Pokażcie mi teraz tą lodówę. Czy teraz da radę? No. Czekaj. Uzupełnij. I ty nic więcej nie złowiłeś. Super, mamy jedną rybę na dwie osoby. Ona i tak nie upiecze tej ryby, bo przecież nie ma poziomu gotowania. Upiecz hot dogi, no trudno. Tyle by było z naszego survivalu. Rozpal to ognisko jeszcze raz. To jest w ogóle nasze jedyne źródło światła chyba. Bo w lesie przecież nie ma lamp. Ogrzej dłonie. Tak, kurde i na podłogę. No, weź sobie talerz. I tak właśnie sobie żyje nasza Aniela, moi drodzy. Ze swoim chłopakiem. Ukrywają się. I nie mają na razie najmniejszej ochoty wracać do świata, w którym dorośli niszczą im życie po prostu. Aniela ma już serdecznie dosyć swoich rodzinnych dramatów, tego wszystkiego, co się dzieje. I cóż. W ogóle już rano oni jeszcze nawet nie spali. Nie ma żadnego autobusu szkolnego, bo nie idą do szkoły. Spróbujemy się trochę przespać, co prawda już jest dzień, ale no... Nic nam to nie poradzimy. Przyłącz się. Śpi. Mogą oczywiście razem spać, czy nie? Śpi. Śpijcie, dzieci. Żadnej szkoły. No, minus 3 to już w ogóle chyba będzie miała masakrę jakąś. Wyleją ze szkoły, albo może opieka społeczna zabrać dziecko, jak nie chodzi do szkoły? Dziecko. Nastolatkę w sumie. Tak właśnie Aniela niszczy sobie swoją przyszłość, moi drodzy. Nie chodząc do szkoły, uciekając z domu. Niestety, tak właśnie to wygląda. Diamond będzie naprawdę rozczarowany swoją siostrą, ale cóż... Cóż począć? Miał dla niej inne plany. A wyszło jak zawsze. Choć nie mamy tu chyba żadnego kuba. Ktoś dzwoni do Anieli. Ale nie będziemy odbierać. Wiadomo. O nie, będziesz szedł aż tak daleko do tego kosza. Chodźmy z nim. Poczujmy ten klimat lasu. I szybko tam wracaj, bo... Ktoś cię jeszcze zobaczy przy tej ulicy. Zbudzisz podejrzenia. Tak nie może być. Dzisiaj ty. Zrób hot dogi. Będziecie ciągle jeść hot dogi. Bo nic innego nie umiecie. I spaliłeś. No cóż, życie. Potem mój drogi, posprzątaj ten syf. Bo chyba nie chcecie w tym syfie żyć. Aniela, przykro mi, twój chłopak nie potrafi gotować. I widzę, że już prysznic źle stoi, bo nie umyła się. A gdzie ta łazienka zasrana? No, zasrana. Nie wiem, w którą stronę to ma stać. Nie widzę tych strzałek. Chyba tak. Z tej strony chyba wchodzą. Zaraz zobaczymy. Ty przyjdziesz wziąć prysznic.
Jak już tam posprzątasz te wszystkie śmieci. No, udało się. I skorzystaj sobie. No i cóż, kurde, wele. Patrzcie, choinka w... choinka w stawie. Przerażające. Posprzątaj to, kochana, po sobie. To też, bo to jest spalone. Po co macie to jeść drugi raz? Nie ma tu nikogo. Chowaj się! Chowaj się! Jakiś człowiek! Biegnij tam szybko. Dawaj, że to nie byłeś, ty nie. W ogóle nie. Dobrze, że policja cię tutaj nie szuka w lesie. Weź sobie prysznic. I co ty dalej wędkujesz? Szkoda, że właśnie nie można tych ryb zjeść na tym ruszcie. A co jeszcze można robić w tym namiocie? Zaraz zobaczymy. Bo jestem ciekawa. Tak, o wyższym wykształceniu. On, to jest ostatnie, co, o czym on myśli. On może tylko spać. To słabo. Ale gra. Dał jakiś piesek. O, Cyryl świętej pamięci. Smutek. No cóż, siedź sobie w tym namiocie, co masz do roboty. On by tu chciał łapać świetniki. Nie wiem, czy to będzie to samo. A chodź sobie tutaj. Patrz w gwiazdy. Nie, świetliki to nie to samo. Ale gdzie ja znajdę świetliki? Łapać motyle, kurde, Bela. Wow, musiałabym chyba mieć jakąś latarnię, co? Żeby świetliki się pojawiły. Ale tu nigdzie nie ma. Ciemność, po prostu aż sama się boję. Chodź pograbić liście. A nie raz jebać gwiazdy. No pewnie. Żadnych zmartwień, żadnej szkoły, żadnych dorosłych, po prostu miód. Życie miód. Ja? What? Ja? O mój Boże! Ja nie wiem, co mam powiedzieć. Serio? Nie mogę, nie, ja nie wierzę. Nie wierzę w to. Czy wy to widzieliście? Nie. Nie wierzę. Po prostu nie wierzę. To jest po prostu niewiarygodne. Nie, po prostu... A ja miałam właśnie... Właśnie chciałam, żeby... sobie z Caprilem popatrzyła w niebo. Ja pieprzę. O, ja wiedziałam, że może coś takiego się wydarzyć ogólnie w Simsach, ale nie sądziłam, że to może się przytrafić nastolatkom, dzieciom. Nie. Powiem wam, że The Sims 2 to jest po prostu najbardziej nieprzewidywalna gra ever. Ja jestem w takim szoku, że po prostu... I co ja mam teraz zrobić? Nie wierzę w to. Po prostu w to nie wierzę. Tak, moi drodzy. Tak się właśnie kończy, jak... Co to jest do diabła? Aha. To się właśnie kończy, moi drodzy, gdy uciekacie z domu i nie chodzicie do szkoły, trafia was meteoryt i kończycie swój żywot jako zbuntowany nastolatek. Takie scenariusze pisze tylko The Sims 2.
No cóż, moi drodzy. To by było na tyle. Kolejna tragedia w rodzinie biedaków. Co ja mogę więcej rzeczyć? Prawdopodobnie w kolejnym odcinku będzie jakiś pogrzeb. Mam nadzieję, że podoba wam się ten odcinek. Ja jestem w szoku i naprawdę weszłam tutaj, ja sobie wcale nimi nie grałam tutaj w ogóle poza nagrywaniem. Ja ją po prostu tutaj wyprowadziłam i tak zostawiłam te simy i dzisiaj pomyślałam sobie, wejdę, pokażę wam, jak sobie żyje Aniela. A Aniela już sobie nie żyje. Ja nie mogę w to uwierzyć. Tak, moi drodzy. Cóż, to by było na tyle w tym odcinku cudownym. Nie wiem, co powiedzieć. Po prostu się z wami pożegnam. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach i pa, pa.